No dobra. Nie zawsze wypieram wszystko tak, żeby się wszystkim podobało. Zamknąłem go tam. Najpierw przydupasów. I na koniec wisienka na torcie. Dobra, jak tak bardzo chcesz, żebym go zabił i jeszcze oni będą mnie cisnąć, no to chyba to zrobimy. Okej. Okay. Rękawice demona, hej, czekaj. Można by go zabić, ale... To równie dobrze może iść do pierdla, no. Nie musi go przecież... No, możemy powiedzieć sędziemu, pogadać z sędzią. Ja miałem taką nadzieję, że uda mi się sędziego przekonać, że musisz coś z tym zrobić, bo wiesz, wyjdzie na jaw, że to i tamto i że ty też polecisz, nie? Na tej zasadzie. Myślałem, że to się uda zrobić. Na przykład oglądałem taki krótki dokument o kolesiu, który zabił gościa, nie? W Stanach Zjednoczonych. Student, 24 lata, wpadło mu do głowy, żeby kogoś zabić. Wybrał sobie ofiarę i 3 dni później zastrzelił typa. Podszedł do niego, poprosił go, żeby go gdzieś podwiózł tam i pojechali i on go zastrzelił, nie? Złapali go parę godzin później, jak szedł w stronę północną. Kelder, I said not to hurt you. I said... Shush, girl. You don't know what you're saying. You're still in shock. You let him live, even after what he did. I guess I shouldn't be surprised. You shem stick together. W takim razie go zabij. He's right here. Finish him off if you like. I doubt he'll put up much of a fight. No, papa. I need to get my family out of Kirkwall. That's the only way we'll be safe from that monster. We'll take the prisoner from here. The magistrate will be happy to see him in one piece. Myślałem, że będzie bardziej rozbudowane tutaj. Ale widzę, że to jeszcze nie koniec. Jeszcze z sędzią pogadamy. No i na to liczyłem, że właśnie z sędzią będzie no i taka główna rozmowa. No i wracając do tego typa. No i go złapali parę godzin później i on po prostu od razu się złapali go. On szedł sobie w kierunku północnym, w stronę Kanady. Podjechał radiowóz i on od razu powiedział, że to jego szukają, nie? I był wywiad z tym kolesiem. Znaczy wywiad. Przesłuchanie jego było na necie. Koleś opowiadał o tym zabójstwie tak jakby, nie wiem, to była najzwyklejsza rzecz na świecie. A to było oczywiście autentyczne wszystko nagranie, nie tak jest. Autentyczne nagranie z tego, jak go po tym jak go zatrzymali, pierwsze przesłuchanie, nie? Przez szeryfa tam, czy kogo, czy zastępcę szeryfa, nie? I centralnie koleś gada tak, jakby, nie wiem, jakby opowiadał o jakąś historię tam, nie wiem, z pubu, nie wiem, obojętne, cokolwiek. Ze szczegółami, tak zwyczajnie. I jeszcze pytanie później pada, czy jesteś świadomy tego, co zrobiłeś? Tak. I co myślisz, że co powinno się z tobą teraz zrobić? Najlepiej zabić.
żebym już więcej tego nie zrobił, nie? A czy czujesz wyrzuty sumienia? Nie. I była ta taka ciekawa rozmowa na zasadzie, że on autentycznie mówił tak, jakby po prostu opowiadał wczorajszy dzień i no i co z tego. I się okazało, że koleś został uznany niewinnym zabójstwa, dlatego że jest pierdolnięty. I to jest ciekawe właśnie podejście do prawa, że koleś jest autentycznie pierdolnięty, jest niepoczytalny i za to został uznany niewinnym, ale został wysłany na leczenie, oczywiście do psychiatryka tam zamkniętego o zaostrzonym rygorze, dopóki nie zostanie uznany, że już nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa. I teraz pytanie, jak na to spojrzą ludzie, na przykład rodzina ofiary. Czyli ktoś zabił na przykład mojego brata i sąd oznajmia, że ten ktoś jest niepoczytalny i on to nie ogarnia, on jest chory psychicznie, nie ogarnia tego, co zrobił, nie? I w takim razie idzie po prostu na leczenie, aż się nie wyleczy, jak się wyleczy, to wyjdzie. Także to jest kwestia tego, jak się patrzy na prawo, nie? Ja po prostu w tym wypadku miałem nadzieję, że właśnie będzie coś w stylu... że padnie sprawiedliwy wyrok przede wszystkim. You've returned. Is there something you need? Szukam żelazo drzewa. Do you have any pure iron bark in stock? What use is iron bark to you? I've never met a Shem who could bend it to his will. Either way, I'm out of stock. I do know where it can be found, but it is impossible to retrieve. Our people were forbidden from venturing to the area after we lost two of our best hunters there. Mogę w czymś pomóc? What's the problem? Maybe I can give you a hand dealing with it. I find it insulting that you think you would succeed where we could not. The place is overrun by darkspawn. If we tried to eradicate them, we would risk the precious few hunters we have left. I'll show you where the area is. What you do with the information is up to you. Don't hold the chisel like that. You'll cut off your thumb. Yes, master. Miałeś mi pokazać, gdzie to miejsce jest. If either of us is likely to cut themselves, it's you. That's enough. More working, less talking. Miss Ilen wskazał z miejsca występowania żelaza drzewa. To może nie tu. Po prostu. This mountain is cursed, I swear. Three days in a row I've shot at and missed deer. I tak prowadzą cię za rękę przez całą grę. O, jest. I przez chwilę nie ma znacznika i już się dziecko gubi we mgle. Nie? Dobra, to tutaj musi być gdzieś żelazo drzewo. Hurloki. Smacznego. Tak jak ktoś powiedział, hurloki tu wyglądają jak jacyś kurde przeciwnicy z tego serialu Power Rangers. I się zgadzam z tym. Śmiesznie. Ta.
Hurlock. Dark Spawn. Fajnie się ich bije. Hurlok kusznik nawet ma taką kurde czapaję, jak kusznicy mieli. Oh shit! Ogr mi wjechał z barana. Ale chyba nie czysto trafił. Warik, lepiej się odsuń, bo będzie teraz zimno. Dobrze, że żaden z mojej drużyny nie ma tego trzasku, żeby koniecznie robić zakończający cios na ogrze, bo bym tutaj zwariował chyba. Czysta kora żelazo drzewa. Meniamy, meniamy. Pan zielarz się ucieszy. I ostatnie, kościany szyb. Co to taki syf? Czyżbym już tu był? Szczątki brodatej bestii Arintala. Wygląda na bestię. Raczej na dziecko. Okej. Szabrownicy. Są szmaciarze. Już się martwiłem. Chować się. Fly, you fools! Myślicie, że Sean Connery byłby lepszym Gandalfem? Niż Ian McKellen? Czy jakoś tak to się czyta? Nie pamiętam, sorry, nie wiem. Nie wiem, czy dobrze w ogóle... Ian McKellen chyba, tak? Czy jakoś tak? Za długie, nie będę czytał. Ale jak ktoś chce sobie zatrzymać, to cyk. Cyk. I cyk. Dzisiaj nie mam tyle siły, co wczoraj, żeby to wszystko czytać, ale może. I oczywiście najpierw okolica. Dopiero później jakieś kurde szyby. Słyszę jakieś walki. Niedozwolone.
Zagadka Kirkwall, hej. Już to kiedyś widziałem. To z tą bandą trojga znowu. Na razie mi się nie chce tego czytać, mówię. Może później. Elfi korzeń kolejny wpadł. Trochę tego nie czaję. To skoro ja zamawiam eliksiry, to po co ja zbieram te elfy korzenie? Żeby ulepszać te eliksiry, żeby były lepsze? Które zamawiam, czy co? Był nie wiem. Pom 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 pom. Ja na przykład bardzo lubię, jak są tacy kolesie albo klientki, którzy potrafią zagrać jakąś fajną, znaną nutę albo mniej znaną na pianinie na przykład. Tak zajebiście niektórzy ludzie grają main team z Morrowinda. An entrance to the mines. Hubert mentioned some of his workers may have gotten lost. No, no, mów. Wchodzimy. Pam, 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 pam. Ale bardziej stabilna mi się wydaje ta dwójeczka w porównaniu do jedynki. Jedynka nam wysrała się parę razy w nieodpowiednim momencie, przypominam. A tutaj tak wszystko wygląda. Żadnych błędów. Żadnych błędów niepotrzebnych. A smoczęta padną szybko. Nie wiem, jak tam ze smokiem będzie wyglądało. A, okej, okay. Czaję, dzięki za info. No smok to wiadomo, że będzie bił mocno. Choć niewystarczająco. I jak na nas. Kurde, szkoda, że Moni nie ma, bo się zastanawiam, na jakim etapie jest teraz Dragon Age'a. Co tam się pojawiło? Tam jeszcze jakiś... Co to, gdzie to jest? Gdzieś nie wiadomo gdzie. Rafinowane lyrium. Widać sporo uproszczeń w tej grze zrobionych, ale mi to odpowiada. A jesteś, Monia, spoko, bo tak wcześniej pytałem, czy ten, czy... Pewnie grasz i dlatego nie napisałaś. Albo może akurat nie słyszałaś, jak pytałem, na jakim etapie jesteś, bo ciekawi mnie to. To sorki. Pam, 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 pam. Kościany szyb, to tutaj idziemy, nie? Dziwnie tu coś jest. Chodźmy dalej, może tam coś mi się świeci na minimapie. A lawerna się pojawiła, też ci nie było chyba. Albo źle mi pokazuje czasami chyba te oczko. Ile osób ogląda? Może wy jak nie jesteście aktywni, to to spada? Nie wiem. Bo tak raz... Bo tak, nie wiem... Czasami dziwnie pokazuje, mi się wydaje, bo...
Niby nikogo, niby jest na przykład mało, ale jak się odezwie i ta osoba się odezwie, to się zwiększa. Nie trzeba, nieważne. No chyba, że wy tak wpadacie i spadacie co chwilę. Nieważne. Toż to smok. Chyba będę musiał go potraktować. Pam, 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 pam. Ekstra przyczyny poziom. Hełm zwycięstwa wpadł w moje ręce. Wiecie co to znaczy? To nie może być kurde zbieg okoliczności. To musi znaczyć tylko jedno. Zwycięstwo. Magia i siła woli. Żywioły. Parząca kula ognista. A może coś nowego? Może tu. Uzdrowiciel dusz. Się nie wiem, muszę się zastanowić w sumie. Entropia w ogóle chyba nie będzie wchodziła w grę. Tutaj dobry jest łańcuch błyskawic w sumie. Mógłbym sobie ten czar wziąć tak na ofensywę, jeden tylko. Gdzie to jest? Tu chyba. Tu mogłoby być dobrze w sumie. Mogłbym iść w magię tajemną, bo chętnie wezmę miażdżące więzienie. Czyli bym jechał chyba to. I na przykład uzdrowiciela jeszcze. I chyba tak zrobię. Uzdrowiciel zawsze spoko. Ale wezmę sobie łańcuch błyskawic i to chyba jedyna rzecz, jaką chyba sobie wezmę. Stąd. Albo jeszcze sobie tu lepsze. Jakoś tak będę to robił. Czyli inaczej mówiąc, taki ofensywno leczący po prostu. Plus tam chciałem to miażdżące więzienie, bo to zajebisty czar jest.
jako jedyne jakieś takie wpływające może na coś, nie? No i tam uderzenie umysłu to po prostu już miałem, więc na to nie mam wpływu. Jak śmiesz, smocze. Jeszcze. I poziomy. Kurwa, jak można nie kochać gier RPG? Tak, tak, wiem, zaraz znajdzie się jakiś filozof, który powie, można? Ale wiecie, o czym mówię, nie? Po prostu są zajebiste, tyle rzeczy można tu robić. Przygoda, walka, rozwój postaci, zbieractwo. Crafting jeszcze dochodzi, takie tam. Polecimy raz, dwa, raz. Alarm się włączył. Już się wyłączył. Ta ma już tutaj rozwinięte w chuj to. Ale jeszcze jej dopieszczę to pięknie. Siła. Zręczność. Ten też ma tutaj, widzę, rozwinięte, ale jeszcze mu dopieszczę oczywiście. Żniwiarz. Podoba mi się to. Prosto, łatwo i przyjemnie. Także jeszcze jutro streamek, moi drodzy, kochani. Nie martwcie się. Jeszcze jutro jest o 18. Tu jest jakieś przejście, przez które nie mogę przejść. Dragon Age 2 oczywiście. Każdy ma własne drzewko umiejętności. A, strażnik, faktycznie. On nie ma chyba. Mistrz bitwy, może. On chyba nie ma, nie? Ona ma strażnika. A on nie ma. O, Warik ma Biankę, nie? Potem mu jeszcze strzelca wyborowego cisnę chyba. I będzie w ogóle wymiatał. Carver jest wyjątkowy. Podoba mi się to, jak wjeżdża tam na scenę ze swoim mieczem. Rękawice demona. Mamy w chuj hajsu. Pragnę zauważyć. Gdzie? I can trust you came along. Them dragons would have sniffed me out for certain. Hold on. What happened here?
I'll tell you what I can, but be a friend and keep your voice down. There's another dragon close by. Przeżył ktoś jeszcze? Did anyone else manage to escape? Some of my fellows ran for the surface. I hope they made it. Did anyone else manage to escape? Kurde, niechcący nacisnąłem. Dwa razy. Jak do tego doszło? Where the dragons come from? We was mining a new tunnel when the wall collapsed and dragons came through. It was a bloody slaughter. Scared out of my wits. I ran like my ass was on fire. It probably was. Only I went the wrong way. Ended up trapped here. Możesz już iść. You should get out of here. Don't have to tell me twice. You should leave too. But don't go that way. There's this huge dragon. Jak to nie tamtędy? And larger. Not a threat we should leave behind. No zaraz go kurde poskładamy. Chyba się nie boicie jakiegoś tam smoka.